witam. Marek z tej strony ponownie. W dzisiejszym filmiku opowiemy sobie troszkę o podstawach działania protokołu BGP. A więc często możemy usłyszeć, że protokół BGP jest to protokół, dzięki któremu mamy internet w ogóle. No i jest to prawda. Ten protokół, czyli nazwijmy to znowu następny język, w którym routery mogą ze sobą rozmawiać, faktycznie powstał po to, żeby uporać się z różnymi problemami wczesnego internetu. Prawda jest jednak taka, że BGP to nie tylko internet. BGP otrzymał mnóstwo rozszerzeń od czasu, kiedy powstał. Te rozszerzenia znamy jako MPBGP, czyli Multiprotocol BGP. I tak naprawdę jest używany w wielu miejscach, uwzględniając te nie mające nic wspólnego z ruchem w internecie tak naprawdę. Dzisiaj tak chciałem się skupić na tej oryginalnej wersji BGP i jego zastosowaniu właśnie do przerzucania ruchu w sieci tej publicznej, zwanej internetem. A więc, jak działa internet? To był tytuł mojego pierwszego w ogóle filmiku tutaj na YouTube. I ten filmik wyświetla się nam właśnie teraz u góry, tu w rogu. Tyle, że tam koncentrowałem się na kabelkach i nazwijmy to fizycznej części internetu. Był też drugi filmik pod tytułem Czym jest internet? Jak działa YouTube? Czym jest serwer czy load balancer? Który tu wyświetla się właśnie teraz. I w tym drugim filmiku koncentrowaliśmy się troszkę na połączeniach między klientem a serwerem i jak to następuje. Ale tam też nie było zbyt wiele informacji o tym, jak to wygląda od strony protokołu routującego. A więc dziś spojrzymy na ten temat jeszcze raz, od strony BGP właśnie tym razem. A więc najpierw pomyślmy, czym jest internet z punktu widzenia takiego dynamicznego protokołu routującego. No jest to w sumie nic innego niż to, czego się uczyliśmy do tej pory. Czyli mamy jakieś tam sieci z jakimiś adresami IP i musimy się przedostać z jednej sieci do drugiej. Czy powiedzmy z punktu A do punktu B po prostu. I zarówno w filmiku 15, gdzie opowiadaliśmy o OSPF, jak i 16, gdzie mówiliśmy sobie o EIGRP, widzieliśmy mniej więcej, jak wygląda z grubsza działanie protokołu routującego, tak generalnie. I jak on pomaga przedostać się ruchowi sieciowemu z punktu A do punktu B. Różnica nie jest więc w tym, co robimy, tylko jak to robimy i dlaczego tak, a nie inaczej. Zacznijmy może od początku, jak powstaje taki internet. Wiem, że głupie stwierdzenie, ale pewnie nie pierwsze i nie ostatnie z mojej strony. Więc w naszej sieci lokalnej, wewnątrz naszej firmy, możemy przypisywać adresy IP urządzeniom, jak nam się podoba. Czyli na przykład tutaj, to jest moja firma, prawda? I ja mogę sobie zdecydować, że na przykład serwery będą w sieci 10.0.0.0. I wszystkie serwery, które mam tutaj wewnątrz firmy, no i dostaną jakiś tam adres IP z tej właśnie puli adresów IP. Ten będzie 0.1. Ten będzie 0.2. A komputery na przykład będziemy sobie konfigurować z adresami IP z puli powiedzmy 192.168.1.0. Więc tu mogę mieć jakiś komputer czy laptop, tu drugi. I ten niech ma 192.168.1.1 powiedzmy, a ten 192.168.1.2. No i fajnie, to jest w mojej firmie. W internecie jednak te adresy IP nie mogą być tak przyznawane, jak nam się podoba. Żeby móc w internecie przypisać jakiś adres IP z jakiejś dostępnej podsieci komukolwiek, to musimy najpierw o taką sieć poprosić, zapłacić za nią i otrzymać zgodę na jej używanie w internecie. A więc jak to wygląda dokładnie? Może zacznijmy więc jeszcze raz. Tu mamy tą mapkę, to jest taki kontur Europy, prawda? Z grubsza. Teraz my jesteśmy na przykład w Polsce i nasza firma to Orange Polska. Niech będzie pomarańczowe. Pomarańczowe routery mamy, bo jesteśmy Orange. A więc Orange Polska, żeby w ogóle być dostawcą internetu, żeby mogła nam dać publiczny adres IP, to sama potrzebuje jakiejś puli tak zwanych publicznych adresów IP. Więc pierwsze pytanie, czym jest w ogóle taki publiczny adres IP? Jest to po prostu adres IP, który został uznany jako publiczny, czyli który może w internecie, czyli w sieci publicznej być użyty i wszyscy inni dostawcy internetu będą takie adresy akceptować. I tu widzimy dokładnie, które zakresy adresów IP zostały uznane za prywatne, a które zakresy należą do adresów publicznych. Widzimy więc, że wspomniane wcześniej adresy z puli 10.0.0.0 dla serwerów w naszej firmie, czy 192.168.1.0 dla naszych komputerów wewnątrz naszej firmy, pochodzą z puli adresów prywatnych i ich nie możemy użyć w sieci publicznej zwanej internetem. Musimy, jako Orange Polska mam na myśli, musimy kupić sobie jakąś pulę adresów z zakresu tych publicznych adresów IP, czyli którykolwiek z tego zakresu. To znaczy, dodajmy sobie, w sumie to nic specjalnego nie różni takiego publicznego adresu IP od prywatnego. Oprócz faktu, że ktoś tam kiedyś się dogadał i uzgodnił, że jeden będzie adresem publicznym, a drugi prywatnym. I co się dzieje? Po prostu każdy dostawca internetu filtruje te adresy prywatne na swoich routerach, aby przypadkiem one się tam nie dostały, do tej publicznej sieci.
Co nie zmienia faktu, że są to tylko adresy IP i tyle. Adres publiczny nie ma jakiejś specjalnej supermocy. Jest to po prostu jakiś tam kolejny adres IP, do którego może chcemy się dostać. No dobra, ale Orange Polska jesteśmy, co nie? Musimy więc kupić pulę adresów IP publicznych. Plus musimy kupić tak zwany AS number. AS number jest to tak zwany Autonomous System Number. Jest to po prostu cyferka, dzięki której będziemy rozpoznawalni w internecie. Czyli nie po nazwie, jak na przykład Orange Polska, tylko właśnie po tej cyferce. No dobra, skąd więc możemy taki publiczny adres IP, jak i taki AS number kupić? No w przypadku Europy taki numer AS możemy kupić w organizacji zwanej RIPE. Natomiast jeśli chodzi o pulę publicznych adresów IP, no to niestety musimy poszukać troszkę bardziej i kupić sobie taką pulę gdzieś na własną rękę. Bo kiedyś można było taką pulę kupić od RIPE też, ale teraz już z tego co wiem to wszystkie adresy wyprzedali, więc musimy sobie taką pulę gdzieś kupić prywatnie od jakiejś organizacji i zgłosić tylko do RIPE, że ją mamy i chcemy jej używać. No i dobra, powiedzmy, że po tych wszystkich bojach Orange Polska dostaje pod sieć publiczną 20.0.0.0/16, od RIPE dostała AS number 20 i teraz ma te adresy do rozdysponowania między swoimi klientami, czyli wszystkie z tej puli 20.0.0, prawda? No i teraz w Niemczech, powiedzmy Deutsche Telekom, robi to samo i kupiło gdzieś sobie pulę adresów IP publicznych 30.0.0.0/16 i na przykład AS number 30. W UK z kolei, w Anglii, BT dostaje na przykład 50.0.0.0/16 i AS number 50. Taki bardzo uproszczony model. No i dobra, potem mamy gdzieś tam całkiem inne podsiecie, gdzieś w Stanach powiedzmy. Tu gdzieś powiedzmy są Stany Zjednoczone, ok? I jakiś tam cold powiedzmy dostał pulę adresów 100.0.0.0/16 i AS number 100. A jakiś tam Comcast czy ktokolwiek inny ma na przykład 110.0.0.0/16 i jest AS number 110. No i dobra, teraz jest taki mały problem, co nie? Bo każdy z tych operatorów działa niezależnie i jest właśnie taką zupełnie niezależną od nas organizacją. Nie zmienia to jednak faktu, że my na przykład jesteśmy klientem Orange Polska, dostaliśmy dla naszego komputerka adres IP 20.0.0.100, tu podpięli nas powiedzmy do tego routera. Tu aż narysuję, ok? 200, przepraszam, 20.0.0.100 to jest adres IP naszego komputerka. I my z tego komputerka, czy laptopa, z Polski, chcemy się skontaktować na przykład z serwerem Facebooka w Kalifornii w USA, który to serwer ma adres IP 110.0.0.50 na przykład. Powiedzmy, że serwer Facebooka dostał od Comcastu, prawda? I teraz, żeby takie połączenie było możliwe w ogóle, to potrzebujemy właśnie jakiegoś protokołu, aby ci różni, niezależni operatorzy czy niezależne organizacje mogły jakoś połączyć ze sobą te sieci. I BGP jest to właśnie protokół, który służy nam właśnie do porozumiewania się między tymi operatorami, między tymi organizacjami. A więc każdy z tych dostawców będzie miał przyznany też taki właśnie publiczny AS number, ten Autonomous System Number, i routing tak naprawdę bazuje na tych numerach AS, raczej niż na konkretnych, pojedynczych routerach. A więc decyzja zapada, do którego tego AS number przekierować nasz ruch, w sensie, że bardziej nam zależy na informacji, jaka organizacja taki ruch otrzyma, niż który dokładnie router to będzie. I teraz jak chodzi o BGP, to często jest tak, że niestety ruch nie jest kierowany tak, aby stworzyć możliwie najkrótszą trasę, jak to ma miejsce w przypadku poprzednich protokołów routujących, o których to się uczyliśmy, jak OSPF czy EIGRP. Przy BGP, może ten sam przykład, gdzie chcemy właśnie z Polski zalogować się do Facebooka w Stanach, prawda? I ten serwer Facebooka znajduje się w USA, jak już mówiliśmy. Gdzieś tam podpięty do routera Comcastu. Powiedzmy, że najkrótsza trasa do USA jest przez Niemcy i ich Deutsche Telekom. Deutsche Telekom, czyli tu po prostu się podpinamy, widzimy? Teraz Deutsche Telekom, powiedzmy, że jest podpięte do BT w UK, a w UK już mamy kabel na dnie oceanu idący do Stanów i naszego Facebooka. Ale teraz ten Deutsche Telekom patrzy na ten nasz ruch i mówi: hej, to co ty mi tu wysyłasz, to jest ruch spod sieci 20.0.0.0 do 110.0.0.0. I ani jedna,
ani druga podsieć do mnie nie należy. Czyli chcesz mnie użyć jako tak zwany Transit Network, czy tam Transit AS, czyli tylko jako gościa w środku, którego wykorzystujesz do przerzucania ruchu między tobą, między twoją siecią, dokładnie, prawda? A jakąś siecią gdzieś tam w USA. Jeśli chcesz to zrobić, to okej, ale za takie coś będziesz mi musiał zapłacić powiedzmy 100 za każdy terabajt, który ja ci tak przerzucam. Ale teraz Orange Polska może mieć następny tak zwany peering z jakąś organizacją w Czechach, powiedzmy. Tu gdzieś, no to nie są Czechy, ale powiedzmy tutaj mamy jakiś peering, prawda? A może mamy nawet jakiś tam kabel puszczony pod dnie Bałtyku do Szwecji i tam jakiś następny peering z ich operatorami. I oni też mogą nam przerzucić taki ruch między nami a USA. I teraz na przykład Czechy, powiedzmy Starnet tam chyba jest popularny, coś mi tak świta. Więc niech to będzie Starnet w Czechach, ten, i oni nam mówią, my cię skasujemy 5 dych za każdy terabajt takiego ruchu między tobą a USA. I teraz to będzie nasza decyzja, w sensie decyzja Orange Polska, prawda? W którą stronę ten ruch pójdzie dalej. Czy oni chcą płacić 100 za terabajt i dostać najkrótszą trasę przez Deutsche Telekom na przykład? Czy zapłacić 5 dych i wziąć tą troszkę dłuższą, ale tańszą trasę? Więc widzimy, że tutaj już dochodzi nam polityka, koszty i tak dalej. I te nasze decyzje będą oparte na wielu innych czynnikach niż tylko, czy trasa jest najkrótsza, czy nie. No i powiedzmy, że puścimy ten ruch w stronę Starnetu na przykład. Idziemy jednak Starnetem. I potem, gdzie ten ruch pójdzie dalej, prawda? Ze Starnetu. Otóż to też może się zmieniać od czasu do czasu. Raz możemy widzieć, że ze Starnetu idzie jeszcze gdzieś dalej, na przykład w stronę Hiszpanii. Tu powiedzmy, prawda? Przez jakiegoś operatora we Francji. Tu idzie gdzieś do Hiszpanii. Jeszcze gdzieś tu. I dopiero wtedy do Facebooka. Ale za parę miesięcy może iść już inaczej. Bo ten Starnet znowu dogadał się z kimś innym i zmienili trasę dla naszego ruchu z Polski do USA. I my nie mamy na to żadnego wpływu. Każdy ten AS number to niezależne organizacje, które same decydują, co, jak i gdzie przerzucać. Gdzie przerzucać taki ruch internetowy. Aha, jeszcze odnośnie samych tych organizacji. Możemy nawet sobie sprawdzić, do kogo na przykład taki AS number należy. W Google wpiszemy na przykład AS number lookup i jakaś tam pierwsza, lepsza stronka. Niech będzie to. Widzimy IP address or AS number. Wpiszemy 1. Lookup ASN. I widzimy tu. LVLT 1 US. Co to jest? Jest to Level 3 Communications w Stanach. A skąd wiem? No bo kiedyś dla nich trochę pracowałem. I wiem, że do nich akurat należy AS number 1. Czyli pierwszy możliwy. Ale widzimy tutaj też te publiczne zakresy IP, które sobie wykupili. Zwane też prefiksami. AS prefixes. Które gdzieś tam zdobyli i do nich należą. I jak widzimy, nie jest to jeden prefiks, tak jak w naszym przypadku mówiłem o 20.0.0.0. Tu jest mnóstwo tych prefiksów, prawda? Spójrzcie, ile ich jest. Wszystkie te prefiksy, czyli te podsieci, należą do Level 3 Communications. AS number 1. No dobra, ale teraz może troszkę o samym protokole BGP. Protokół, czyli ten język, w którym te routery sobie rozmawiają między sobą, w przypadku BGP rozbija się na dwie mniejsze, takie jakby, powiedzmy, wersje. Nazwijmy to. Jest to IBGP, czyli Internal BGP i eBGP, czyli External BGP. I teraz ten router, który łączy naszą organizację z innymi organizacjami, czyli nasz AS number z innymi AS numberami, ten router porozumiewa się z nimi za pomocą tak zwanego eBGP, czyli External BGP. Mówimy o tym połączeniu tutaj, gdzie my jesteśmy AS number 20, prawda? A Deutsche Telekom był AS number 30. Między różnymi AS numerami mamy eBGP. Natomiast wewnątrz naszej organizacji, wewnątrz Orange Polska, czyli wewnątrz naszego AS number 20, będzie to IBGP, czyli Internal BGP. Czyli mówimy o tym połączeniu tutaj na przykład, prawda? Albo tym tutaj, naszym wewnętrznym połączeniu między naszymi routerami. Teraz sama konfiguracja z grubsza takiego protokołu BGP nie odbiega zbytnio od innych protokołów. Na przykład dla naszego routera, tego graniczącego z Deutsche Telekom, mielibyśmy coś jak conf.t, prawda? Router BGP, wtedy AS number. W naszym przypadku AS number jest 20. Mówimy o tym routerze. Czyli 20. Network 20.0.0.0. Mask. Przepraszam, było tak, w ten sposób. Mamy ukośnik 16. Jedynie co się będzie różniło,
to że teraz musimy wpisać naszego sąsiada. Mielibyśmy coś jak neighbor 30001, powiedzmy, remote autonomous system number 30. Czyli jeśli ten ich router, a i zmieńmy kolor, jeśli ten ich router ma adres IP 30001, jest on w AS number 30, to tak właśnie wyglądałaby nasza konfiguracja. Neighbor 30001, remote AS 30. I to by było nasze eBGP. Jeśli z kolei z tego samego routera, czyli ciągle tego, z tego routera chcemy być sąsiadem z tym naszym routerem wewnętrznym, to byłoby to, powiedzmy, nie wiem, 20, neighbor 20, remote AS 20. Czyli nasz AS number jest 20 i remote AS zostaje taki sam, prawda? Bo wszyscy jesteśmy w AS number 20. Wtedy mielibyśmy IBGP, czyli internal BGP. Wygląda jak taka malutka różnica między jednym a drugim, prawda? Jednak ten protokół będzie zachowywał się całkiem inaczej w przypadku konfiguracji dla external BGP i całkiem inaczej dla internal BGP. I dziś nie będziemy o tym rozmawiać, bo potrzebujemy na to jakiegoś pełnego filmiku, aby dokładnie opowiedzieć o tych detalach właśnie, o tych różnicach. I aha, chciałem za to dodać, że sam protokół BGP jest bardzo wolnym protokołem. Szybkością nie jest mu blisko ani do OSPF, ani do EIGRP. Jak pamiętamy, OSPF i EIGRP, gdy widzi, że coś się stało z jakimś linkiem, to w mgnieniu oka znajdzie nową trasę, aby jak najszybciej tamten ruch skierować. Za to BGP, jeśli coś tam złego się dzieje i ktoś gdzieś tam zgubił jakąś sieć, to ten protokół BGP się raczej tak przypatruje, zachowuje się jak taki gość, któremu zostało 6 miesięcy do emerytury. I mówi, spokojnie, zapalimy, wypijemy kawę, może samo się naprawi. Ale trudno się tu dziwić, bo BGP to protokół, który często musi się zmagać z ogromną ilością pozycji w tabeli routingu. Dla całego internetu jest to chyba w tej chwili jakieś 800 tysięcy prefiksów, czyli tych podsieci, które widzieliśmy. Mówię o tych, prawda? Te prefiksy, zauważcie, należą tylko do jednej organizacji gdzieś tam w Stanach, do tylko jednego AS number. Chciałbym też zauważyć, że jedna organizacja może mieć więcej niż jeden AS number. Tak to jest zresztą w przypadku Loyalty Communications. Ale zobaczcie na ilość prefiksów tutaj. Masa, prawda? Wydawałoby się, że masa. Tak naprawdę w tabeli routingu w internecie jest ich około 800 tysięcy dla wszystkich AS numbers. Co prawda nie każdy router musi mieć pełną taką tabelę wszystkich prefiksów, ale nawet z częściową. Gdyby musiał przeliczać trasy 10 razy na sekundę, tylko dlatego, że jakiś tam router gdzieś tam na drugim końcu świata jest niedostępny, albo jakaś sieć skacze sobie tu gdzieś, powiedzmy, w Afryce ze względu na tak zwany link flapping i teraz wszystkie te routery po kolei muszą przeliczać co chwilę trasy, to taki nasz router byśmy zabili ze względu na samo obciążenie procesora. Chociażby przy takim ciągłym przekalkulowywaniu trasy do jednej danej podsieci gdzieś tam w Zimbabwe czy gdziekolwiek, prawda? No dobra, ale na tym etapie chyba zostawimy już ten temat, jak chodzi o podstawy podstaw BGP. Z pewnością filmików związanych z tym protokołem pojawi się jeszcze sporo, więc jak interesuje Was jakiś konkretny aspekt związany z BGP, to dajcie znać w komentarzach, a może zrobię to jako priorytet wtedy z listy filmików, które planuję wkrótce nakręcić. Pozdrawiam, Marek.